Hej ekipa, witam was z Tanią, witam was ponownie w Planet Crafter i znowu na tej sofie i znowu z tym pięknym widokiem, tylko taka zmiana, że mamy więcej wody. Zdecydowanie tej wody jest więcej, jak widzicie tej wody naprawdę tutaj nam mocno przybywa, jest już na co popatrzeć, tu już te tereny są potężnie zalane. Zobaczymy jak finalnie będzie się sprawdzała ta nasza baza terenowa, ten podwodny świat, czy będziemy mogli badać tam, jestem tego ciekaw. Jeżeli chodzi o naszą zabawę, tutaj jesteśmy na etapie 45% jeziora, czyli prawie 50%, całkiem spoko, podoba mi się to. Mapa pokazuje nam całkiem obszerny ten teren, jeżeli chodzi o teren zalewowe. I tutaj w tych innych miejscach też już się pojawia, ta woda, więc naprawdę coraz więcej terenów będzie tutaj zakrytych wodą. Więc zdecydowanie trzeba przyspieszyć z eksploracją. Eksploracja dzisiaj moja jest skierowana bardzo odległe tereny, bo chcemy się wybrać właśnie tutaj. Chcę się wybrać tutaj, zanim mi tu cokolwiek zaleje, chcę zbadać ten teren i zobaczyć co tutaj się skrywa. Tak jest plan na dziś. Jeżeli chodzi o statystyki, tak one wyglądają. No jak widzicie, teraz te liczniki już tak nie szaleją, ale na pewno jest tego sporo. Jeżeli chodzi o kwestie energetyczne, jest spoko, 5 reaktorów jądrowych, ale słuchajcie, w momencie kiedy kończyłem nagrywanie, odblokowały mi się nowe technologie, odblokował mi się rozsiewacz kwiatów, to akurat odblokowało mi się ostatnio, bo zbierałem surowce, żebyśmy mogli coś dzisiaj robić. Finalnie i tak chyba go nie mogę zrobić, bo brakuje mi jednej rzeczy, ale przede wszystkim odblokował mi się reaktor jądrowy P2, więc no tutaj będzie moc. Będzie moc, bo reaktor P2 naprawdę w stosunku do jedynki. Tu mamy 86 na jednym pręcie, a tutaj mamy tu mamy 3 nadstopy, a tu mamy 1 nadstop, 3 pręty wprawdzie, ale mamy 330. A z uranem nie ma problemu w tym momencie, jak dobrze wiemy, tylko proszek wybuchowy. Ja muszę posprawdzić, czy ja w ogóle mogę zrobić już proszek wybuchowy. Skoczmy sobie w takim razie do naszego centrum laboratoryjnego, bo pamiętam, że tam to było. Tutaj rozszerzyłem sobie też o kwestię... Tutaj więcej upraw ściągamy. No bo przyznaję, jeżeli zobaczyłem te recepturę, które są, wymagają ogromnej ilości bakłażana albo grzybów, no to bez tego ani rusz, więc zdecydowanie trzeba tego mieć więcej. Wróćmy tutaj, jak widzicie, troszkę tu już mi się tego zebrało. O, akurat krytyczne pożywienie, tak? Już z głowy mamy to. Ale zobaczmy tutaj nasze centrum. Proszek wybuchowy, słuchajcie. To jest iryd i siarka. No to akurat damy radę zrobić. I jeszcze myślę na tym nawóz, bo chciałem zrobić te doniczki finalnie, które tutaj mamy. To jest, a właśnie, nawóz jest do rozsiewaczy kwiatów potrzebny, to jest raz. Tlenu daje 161 w stosunku do trawy 108. A prędu, no minimalnie więcej, spoko, dałoby radę. A finalnie też chciałem zrobić te doniczki, tylko gdzieś one tutaj były. O, są, doniczka 5 na sekundę, ale nic więcej nie trzeba. No więc trochę nawozu od nas wymaga. Nawóz to jest glony, a glony to są próbka bakterii, które pobieramy właśnie z glonów. No dobrze, czyli musimy iść zobaczyć, czy przede wszystkim możemy, aha, mam wodę, spoko. Czy możemy już zebrać te glony z tego terenu? Fajnie byłoby więcej tych rozsiewaczy glonów zrobić, bo one też ładnie nam przecież tam tren generują. Ale powinno już tutaj być, pamiętam, że tutaj trzeba było polatać i właśnie, takie krzaki sobie wiszą i sobie trzeba je pozbierać. Tu mamy dwa, już tak z jednym bym wziął, to bym był szczęśliwy. Halo, nie ma więcej? Ważnie. O bieda. Ja wiecie, nie ma. Nie ma więcej. Mutek. No produkcja wzrost 100%, ale no bardzo, bardzo powoli te krzaczki nam generuje. Są tylko cienie. No niestety, słuchajcie, glonów dzisiaj proszku wybuchowego i jeszcze reaktora nie będzie, proszek wybuchowy będzie, ale nie będzie rozsiewacza traw, bo glony jeszcze nam nie dopsują. Dobra, przy okazji, jak skoro tu jesteśmy, zobaczmy nasze centrum. No ładnie to wygląda, coraz bardziej zalewa, podoba mi się, więc pewnie jak już nam zaleje, to pójdziemy tam badać ten. A, właśnie, przypomniałem sobie. Pisaliście mi o tym już wielokrotnie, Staniu, pobadaj tą ścianę, bo przecież tam jest sekret. Bo przecież tam jest lokacja tajna. Ja naprawdę nie pamiętam, czy w Early Accessie ją znalazłem, czy ją w ogóle szukałem. Ale mówicie, badaj tą ścianę. Słuchajcie, to ja sobie ustawiam rozmontowanie i lecę po tej ścianie. Okej, czy jest tutaj możliwość? Poczekajcie. Dzień dobry. Dekonstruuj. I żelazo dostaliśmy. Dobra, czyli ja muszę tu zanurkować. No dobrze.
Ale wejdę teraz, słuchajcie, mamy to, mamy to, dzień dobry, a jest tutaj ktoś, kto, no cóż, kamieniem oberwał, jak widzicie. Koleś oberwał centralnie kamieniem, przykro nam. Jestem w stanie się rozmontować? Nie. Okej, okay, mamy, odczytaj wiadomość. Wysłaliście mnie tu na śmierć, widzieliście, że nic z tego nie będzie, macie wszystko, pit, zależy wam tylko na zysku i kolonizacji. Ten, kto uznał to jako dobry pomysł, niech smoży się w piekle. Przebaczenie nigdy nie wchodziło w grę. Niech cię szlak, Sentier Corp. Rok 3056. No i mamy skrzyneczkę. Ło, ile dobroci! Ile dobroci! Żelazo wywalam. Wywalam to żelazo. Ja, ile dobroci! Jakie zabawki! Ja, dobra, słuchajcie, ja bakwarzona wciągnę i ja biorę wodę też wciągnę. A, tlen mam. O, to słuchajcie, ja sobie pozabieram to. No ba! Kurczę! I tutaj mamy... aktywator mnożnika tlenu. Nawóz mamy, mamy. O, i schemat biokopu się nam odblokował. Ile dobroci. Dobra, jedzenie w sumie w tym momencie jest tu niepotrzebne. Znaczy zjem, bo zjem, ale wezmę i wodę też zjem. Bo chcę wszystko pozabierać. Ojoj, dio. Jeszcze, słuchajcie, nie. Dzięki, dzięki, szacun, słuchajcie. Ogromne podziękowanie dla was. Za te skarby, które mi tutaj właśnie sprzedaliście. Nie, no to jest... I to było w tym miejscu, kurczę! Pomiędzy... I to jest, trzeba pamiętać, że takie są dwie równe skały. Jakby ktoś szukał, to macie info, gdzie to się znajduje. No, i patrzcie, jeszcze ile surowca tu leży. Ile tu surowca leży pod wodą. Dobra, ale tak, jetpack od razu odmówię, nie działa pod wodą. Ale mega, no! Znalezisko godne królów. I tam mnożnik tlenu, do czego on służy. Teraz sobie sprawdzimy, co tu w ogóle poznajdowaliśmy. Ale mego. I słuchajcie, mam ten nawóz. Więc jeżeli mam nawóz, to tylko magnes i rozsiewacz kwiatów mamy. Super! Ojej. No to mega. Słuchajcie, tylko magnes sobie wezmę. Aha, bo jestem tak przepełniony z tymi rzeczami. Nasionem. To i tak musimy iść do bio. Porzucać te rzeczy. Ojeju, ile dobroci. Ale będę się jarał przesłuchać przez cały odcinek teraz tym. Tu mamy 300. Tu mam 400. Tu mamy 150. Tu mam 400. Lirma. I mamy to. Dobra, czyli oczywiście wykorzystamy złote nasiono do tego. Tu mamy dalej nasze uprawy. Nie, no to nawóz mi zostawcie. Halo, nawóz zabieram. Ale... ja... I do czego to służy? Aktywator. Umieść ten aktywator w optymalizatorze, by zwiększyć wydajność pobliskich maszyn. Nie mam takiego czegoś. I mamy glony. No to glony to mieliśmy. No to... no to... no to... że tak powiem, jaram się znaliskiem. Jak małe dziecko lizakiem pierwszy raz, który dostało. Kurczę. Mega. Dobra. W takim razie... tylko magnes jest potrzebny i mamy to. O, krzem się tu skończył. Mamy jeszcze butelkę z wodą. Ja, super, super, rewelacyjnie, super. Ja jestem zachwycony. No to co, kwiatuszki walniemy sobie. Oczywiście tutaj rozsiewacz. Pyk. Wody mamy. Rozsiewacz kwiatów. A ja, a tu wkładam kwiaty. No. Mnożnik ten 600, no to proszę. Wzrost, no ja poproszę tutaj piękne czerwone kwiaty. Zdecydowanie tak. Mega fajne znalezisko. Co my jeszcze chcieliśmy tutaj zrobić? Wybuchowy proszek, czyli siarka potrzebujemy. I rydu, dobra, czyli zrobimy raz, dwa, trzy, cztery. A zabierzmy wszystko. I rydu też zebrało nam się troszkę. I zrobimy sobie dwa razy wybuchowe. Ile w ogóle wybuchowej kosztował? Nie mam pojęcia. Ale idę go zrobić chyba w większych ilościach, bo chciałbym przynajmniej dwa takie generatory walnąć. I lecimy na explore. Wybuchowy proszek. Raz. Dwa, ale ładnie się tu kraftuje. Pamiętam te dźwięki, tak. I trzy, no to już mamy trzy i to chyba wystarczy. Trzy takie zdecydowanie powinny nam styknąć. Jeżeli teraz dobrze liczę, a mam nadzieję, że dobry jestem z matematyki, podobno, to mam teraz tylko trzy nadstopy wody. Nadstopów mamy. Raz, dwa, trzy. Jakieś super skarby wrzucimy sobie teraz. Tutaj cenne. Tutaj są mikro zabawki jeszcze. Glony na razie tu przerzucam. Iryd to samo.
Muszę mieć ogólnie pusty plecak przed eksploracją. Jetpack miał być, znaczy, że ten to miał iść, tak, out. A rzućmy tutaj, słuchajcie, te zabawki. Sobie zostawię na, do jedzenia. I jeszcze pręty uranowe. Mam ich akurat 3. Raz, 2, 3. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jeszcze 2 pręty sobie zrobię. Raz, 2. I to jest full, dzięki. Więc teraz zostawiamy to. Bierzemy to. I idziemy robić nasze nowe centrum zasilania. Oj tak, dobra, czyli tak, mam trochę miejsca na rozmontowanie? Mam miejsce. Ciebie rozmontuję. Oczywiście. Ale stawiamy ciebie, kolego. Aż ty duży. Jakiś ty duży, jakiś ty fajny. O, jak ładnie dochodził. Ciekaw jestem, czy w suficie bardzo to jest, widać różnicę. Nie mam pojęcia, ale jeszcze ciebie rozmontuję. Jak widzicie, już teraz w ogóle nam nie siada prąd. Nawet jak rozmontuję 2. O, proszę. Trzeba będzie spojrzeć na sufit, czy tam nam coś nie dzieje się. Tu rozmontuję 1, tu rozmontuję 2. I jeszcze tylko brakuje nam jednego prętu. Ale to wiemy, że mamy go. No i 3 takie, to jest zabawa. Zdecydowanie, mamy wody, wszystko mamy. Najważniejsze jest to, najlepsze jest to, że zużywa tylko jeden nadstop. Uran nie jest problemem, a nadstop, jak wiecie, był problemem dla mnie. Ja postawię sobie 3 tu dla równowagi i pięknie mamy. Ja sobie o, już pięknie kwiaty wzrastają. Jo! Nie no, to mega dopalacz dla naszego tutaj działania. Mega. No i słuchajcie, energii teraz mamy 639. Dobrze. Dobrze, dobra, słuchajcie, odblokujmy te schematy. Buty zręcznościowe P3. No i ładnie. Plecak odrzutowy P2. Jeszcze lepiej. Rakieta mapująca? Dałeś jakąś mapę? Mamy? Nie wiem. Ale idę sprawdzić sobie, słuchajcie, kolejne craftingi. Bo jak mamy jetpacka poziom 2, to ja sobie z chęcią go zgarnę. 8 aluminium, siarka. Mamy wszystko. Siarka, dobrze sobie zostawiłem. Nad stopu patrzcie, ile nam wróciło. I ja, ilości epickie. Tyle wróciło. Aluminium też troszkę sobie pozbierałem. I jeszcze tylko 8. Dobrze, ten 8 w sumie zabrałem w sumie z tamtego miejsca, więc bardzo się cieszę. I więc mamy jetpack. Napęd 150, a jeszcze jeden nadstop. No to już. I bierzemy to. Mamy, kraftujemy. Ciach, dziękuję. I mamy 170% mocy, szybkości. To mega. A tutaj te buty są też? Napęd 150, 70. A te buty zręcznościowe, kolejny poziom. Trzeba nam nadstop i wybuchowy proch. To mamy to na wszystko. No to ja jeszcze sobie to zrobię. Siarka i rytm mam. Nadstop tam był, tak? W sumie dlaczego ja tego sobie nie podpinam, tych receptur? Ja tego nie rozumiem. O, jeszcze jeden nadstop. To słuchajcie, jeszcze jeden super szybki, wybuchowy proszek. Patrzcie, nie wiem, czy to jest... Jetpack na pewno szybciej działa. Ale buty zręcznościowe muszą być. Dużo siarki. Trzeba będzie lecieć znowu za siarką. Bo bez siarki widzę, że będzie tutaj duży problem w przyszłości. Bo widzę, tego wybuchowego leci bardzo dużo. Ale zróbmy to. Mamy to. Buty zręcznościowe P3. Mamy. No i zacznij. Czy coś mi jest potrzebne? Ciebie mogę wywalić, ci iryd wywalamy. To sobie bierzemy. Kapsułka z tlenem, można by się pokusić o Z2 zrobienie. Bo w sumie idziemy na większy explore. Raz, 2. Jedzenie mamy. Woda wypita. Sobie wezmę na drogę. No, pięknie kwiaty. I co, już wzrosły wszystkie? Tak, wszystkie kwiaty mam, słuchajcie. Elegancko. Dobra. Zabieram sobie Z2 i lecimy. Lecimy do wielkiego koła, które widzimy tam w oddali. Lot będzie znacznie trwał, ale mimo wszystko, słuchajcie,
A przyspieszenie jest ładne, lecimy dosyć szybko. Już się tutaj już woda jest, pojawia się coraz gęściej. Więc niedługo trzeba będzie więcej porozstawiać. Tutaj oczywiście oczyściliśmy ten pojazd, który tu stał. Jeszcze jakieś skrzynki tutaj są, więc trzeba będzie to pozabierać. Ale nie tym razem, teraz pędzimy. Oczywiście nie będę wam wycinki robił, bo tutaj jeszcze nas nie było. W tych terenach jeszcze nie eksplorowaliśmy. A jak widzicie, dużo kobaltu leży, który się na pewno przyda. Zacnie. Zacnie. I mam nadzieję, że tutaj... O, nawet daleko nie było, słuchajcie. Patrzcie, jak pędzimy. Nawet tak daleko nie było. Jakbym się spodziewał początkowo, ale to jest jakaś brama, która chyba po prostu spadła z niebios. Stargate, kosmiczny Stargate. Tak podejrzewam, że coś w tym klimacie. No i to są tutaj normalnie dziury, dobra. Czy się nigdzie nie wchodzi do tego? Czy jest tu jakieś wejście? Brama nadprzestrzenna po prostu. To nic innego jak po prostu ściągnęło. No i widzicie mnóstwo wody. Na szczęście jeszcze jest dosyć tutaj płytko, więc tutaj nie popływamy. A może popływamy? A może jakieś surowce tu znajdziemy? Nie, nie ma tu żadnych surowców. A wychodzi, bo jednak tlenu na powierzchni już jest lepiej. Ale widziałem, słuchajcie, przecież na naszej mapce, że tutaj był jakiś statek. Czy ja się mylę? To jest coś skryte? Przeglądam, żeby nie było, że coś zostawiłem. Ale ja tu nic nie widzę. Natomiast ja jestem pewny, że tutaj był jakiś statek. No chyba, że to jakoś walnęło tak, że tego teraz nie widzę. A to może to jest to? Nie, to jest fragment. Tego nic nie ma. What? To gdzie to jest? Da się tu jakoś wlecieć? Cokolwiek tu jest? Halo? Ja tu centralnie, słuchajcie, nic nie widzę, oprócz ruin bramy nadprzestrzennej. Może byśmy zrobili sobie bazę wypadową? Tutaj tam sobie żelazo, krzem. Dwa razy żelaza, trzy żelaza. Krzem jest. Żelazo. No ale naprawdę. Czy tutaj nie powinno się gdzieś wchodzić? Żelazo więcej. Krzem się przyda, oczywiście. Niski poziom tlenu, jestem przygotowany. Ale... Krytyczne, dajcie mi spokój. Co ja chcę zrobić? Żelaza nie mam, co jest z tym żelazem tutaj? O, tak na pewno. Nie dam się tak łatwo zrobić. A tu jest, patrzcie, tu coś było. Dobra, czy dobrze, jednak pogrzebałem, poszukałem. Bo była w toparze, jednak nic nie znalazłem, jak to tak? Postawimy się tu. I wejście sobie. Aha, jeszcze znowu żelazo. Kurczę, jakieś deficyty żelaza w okolicy tu są. Niedobrze. Tytan krzem, a gdzie żelazo? Dajcie mi żelazo, ja muszę sobie bazę zrobić. O, jest. Świetnie. No, ten świat jeszcze naprawdę skrywa mnóstwo sekretów. Tak naprawdę odkryliśmy, nie wiem, czy jedną piątą, jedną siódmą tego wszystkiego, co tutaj się znajduje. Jest tego o wiele więcej. Dobra, to jedzenie hapniemy tak i lecimy do środka. I zobaczmy, co tu się za skarby skrywają. Te skrzynki finalnie... O Jezu, co, nie mogę przeskoczyć? Nie wiem. Te skrzynki oczywiście będę przeglądał na sam końcu, bo są najbliżej wyjścia. Natomiast ja się zagłębiam to, co tutaj znajdziemy. No musi być tu coś interesującego. Nie wierzę, że to by było ściany ukryte. Okej, okay, tu jest wejście. Okej, okay, dzień dobry. Centrum dowodzenia. Wrak, dzień dobry. No i co tu mamy, drodzy państwo? Ja, ile przestrzeni? Ile przestrzeni? Halo? Czy nie za głęboko wchodzimy? I tu jest wyjście. Dobra, ja tutaj wyjdę, przyjdę później. Bo to nas ewidentnie gdzieś prowadzi, tylko jeszcze nie wiem gdzie. Każdy z kamerek mamy sprawdzić.
Tutaj też odblokuję te przejścia. Tu już żelaza mamy na budowę. No i mamy punkt informacyjny dla nas. I znowu mamy reaktor. Dzień dobry. Zasobnik. Dobra, to chyba już jest koniec, więc mogę pozabierać i są ładne rzeczy. To są do rozmontowania, dobrze. Mamy wiadomość, dzień dobry, halo. To sobie zostawiamy do przeczytania później, bo jak widzicie, tam jest dużo treści, a nam się czas nie zatrzymuje, jak czytamy. Nadal tego nie mogę rozmontować, nie. Podgrzewacz, mogę zebrać. Chyba, o Jezu, dużo tego. Jeszcze trochę mam, oj, mam troszkę zasobów i mamy nadstop, no i fajnie. Ale znowu nam zostało rzeczy. Dużo do zwiedzania, bardzo dużo i tu są kolejne skrzynki, duża lokacja. Jedna z większych, jak nie, znaczy największa nie, bo największą była tamta baza, jak pamiętacie. Znaczy ten statek rozwalony. Ale to jest ciekawa lokacja, którą zdecydowanie trzeba zostawić rzeczy, więc zostawiamy to wszystko. Wody też w sumie tyle nie potrzebuję. Tlen sobie zostawiam, jedzenie sobie wywalam. Jedzenie sobie wywalam, dobra. Tylko mi tlen potrzebny, gdybym się gdzieś zaciął. To musimy mieć. Dobra, mamy tu i proszę, kolejne rzeczy. Zabieramy. Tak, rozmontuj. Już teraz, słuchajcie, rozmontowuję, już teraz nie bazuję na tym skalowaniu, bo wiem, że tu na pewno nie będę chciał wracać, jak już odkryję, co mam odkryć. Ale żeby tak bardzo się skalowały te skrzynki, jak wiecie, nie bardzo. Też specjalnie one tutaj nie chcą rosnąć w te zasoby, które posiadają w sobie. Tutaj nic, ale tu jest wejście. Ale jak mam tam wejść, tędy? Ej no. Zasobnik, no ja chcę tam wejść. Jak można tam wejść? No halo. No skrzyneczka tam jest. To nie mogę. O jest, dobra. Nie ma, że nie ma. Moje. Nic nie zostawię. Ani sztuni. Nic. Dobra, co tu mamy? No i no, o, trochę surowca. Już mam pełne kieszenie. No to wracamy. Wracamy. Dotlenimy się w międzyczasie i jedźmy się kolejną szafkę, bo na jednej szafce widzę, się nie zatrzymamy. Tlen chciałem zabrać. Jest dużo tego. Chodzimy jeszcze głębiej. Tak, tu mamy czysto. Tu mamy czysto. Idziemy tu. Czyli prawa strona. Teraz prawą stronę czyścimy. Ładnie. Jest mikrochip kolejny. Dobrze. Czyścimy. Zbierzemy sobie to żelazo. Oczywiście macam cały czas ściany, bo jak widzicie, sekrety w ścianach poskrywane są potężnie. Tu są szczątki. Stąd nic nie idzie rozmontować. Was zabieram. Żelazo, no co najlepsze, ostatnio mi się skończyło. Buduję tą podwodną bazę. Oj, znowu jest mikrochip. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Ciach, mamy to. Działa? Wszystko działa, słuchajcie. Ja tylko sprawdzę kontrolnie, czy dobrze nagrywa, żeby znowu nie było sytuacji, że coś się nie nagrało. Bo bym chyba nie zdzierżył tych odkryć, żeby wam nie pokazać. Byłoby mi naprawdę przykro. Dobra, tutaj mamy to. Teraz trzeba tą stronę oczyścić. Ją zbadać dokładnie. Względem zasobów. Coś tam mrygnęło. Nie wiem. Nie wiem. Wow, chyba jakaś burza jest na zewnątrz. A może to po prostu jakieś prześwity są dziwne. Mamy kolejne fajne surowce. Dobra, zbierzmy to. To jest baza, którą przechodziliśmy, czyli teraz tędy tutaj. Choć przyznaję, żadnego wielkiego wyczynu tutaj surowcowego nie ma, to i tak jestem zadowolony. Tego, co pozyskaliśmy, tu na pewno nic nie ma do rozmontowania. Jakieś sekrety, kurczę, ja uwielbiam sekrety, dajcie mi więcej sekretów. Dobra. Niski poziom nawodnienia, zaraz to ogarniemy. No troszkę mało. Powiedziałbym bardzo mało. Wywal to. Wywal to. Napij się. To tak, zabieram to i to. A resztę rzucam.
rzucam sobie to i tu sobie rzucę, że w sumie tytan to mi już jest niepotrzebny. A nie, no nie. Dam tytan, a nie nad stop. To już coś się tu poprzestawiało, dobra. Priorytety. To wywalam, bo mi to nie zbędne. No i słuchajcie, aha, no, mogę iść. I zobaczymy, gdzie mnie poprowadzi ta tajemna ścieżka, którą tam mieliśmy oczywiście teraz na sprincie. Ups, nie tędy. Ta tajemna ścieżka, ja chcę zobaczyć, tutaj nic nie pominąłem. A, krzesełko jest niebieskie, kurczę, już myślałem, że jakaś niebieska skrzyneczka mała. Tu ewidentnie jakieś przebłyski są, dobra. I co my tu mamy? Teren zalany wodą. Mamy. Nie wiem, czy dobrze. Ale szukamy. Jeszcze jednak znajdziemy. Jest niebieska skrzynka w takim miejscu? O, i znowu nawóz. I ja to lubię. Ja to doceniam, tylko dlaczego? Dlaczego nie złoto? Czemu na złoto tu nie zasłużyłem? Halo. Badam to dno, czy jeszcze coś tu nie jest, ale słuchajcie, nie ma nic. Koniec. Myślałem, że większy sekret. Nie powiem, nawóz super. Nawóz super, jak najbardziej nawóz super. No ale... No ale mimo wszystko stwierdzam, że... No nie, powinno być więcej. Ewidentnie powinno być więcej sekretów, więcej skarbów. Jak na taką wyprawę, tak daleko od bazy, to czuję się, że nas troszkę niedocenili. Dobra, i mamy, słuchajcie, mamy to. Czy mogę jeszcze szafkę zrobić? Ale zróbmy skrzynkę, bo chyba to wejdzie w skrzynkę. Ja się jeszcze, słuchajcie, tu pokręcę. Oczywiście te zasoby przeniosę sobie poza nagraniem. Pozbieramy to wszystko. Ja się tu jeszcze pokręcę w poszukiwaniu może jakiejś złotej skrzyni. Może tam gdzieś na górze, może gdzieś tu w ruinach. O! Schemat generator glonów P2, jak widzicie, nam się odblokował, bardzo fajnie, więc więcej glonów. Więcej glonów będzie na pewno. A my wbijamy na samą górę. Może gdzieś tutaj coś się skrywa na szczycie. A lubią takie lokacje być pochowane, lubią. No widok nieziemski z tej okolicy. Widzimy nasz dom. O, widzimy, jak lodowce się ładnie potopiły. Tak jest. Już woda. Wszystko ładnie widać. No i tutaj, a jakie ładne rozbłyski ma to wszystko teraz. Czy ja nie widzę, aby złotka tam na półce? Sprawdźmy to. Ewidentnie coś tam leży. No chyba, że to piasek. Ale jeżeli to jest złoto, to mam oko. Haha. Jeżeli to jest złoto, to ja mam oko, słuchajcie. Sokole, grało się w tego snajpera. Natomiast jeżeli nie, to nie było tematu. Chyba tylko teraz trzeba się tam wbić. Dobrze, mam ten jetpack, poziom drugi. I gdzie ja to widziałem? To było gdzieś tu? Halo? Gdzie jest to moje złotko? No nie mówcie, że się... No nie mówcie, że nie. Że nie, jednak nie było. Poważnie. No byłem przekonany, że jest tutaj złoto. Czy tam aluminiowo nadstopowa skrzynia. To co, ja widziałem tą plamę? Poważnie? No bez żartów. Oj, tam jest statek kolejny rozwalony, widzimy. Tam też trzeba się udać. No jestem zawiedziony. Ewidentnie jestem zawiedziony. Już myślałem, że dojrzałem coś super. Moim bystrym wzrokiem. Wbijam się do góry. Tutaj coś jest? Skryte jeszcze za tym? Nie, tu jest, słuchajcie, już koniec mapy. No nie ma nic. Jak widzicie, załamany jestem. Już myślałem, coś fajnego odkryłem. Ale oczywiście ja teraz przeszukuję ściany. Bo nie wiem, czy tutaj też może coś nie znajdę. Muszę się pilnować, bo tlen się kończy. Więc fajnie by było. O, na przykład tu? Nie? Taka inna tekstura.
Jednak nie bardzo. No szkoda. Ewentualnie, jeżeli wiecie, gdzie tu jest w okolicy Złota Skrzynia, to zasugerujcie, gdzie mam się udać. Zasugerujcie, w której części. Zaraz staniemy sobie przy wejściu i mi ewentualnie od tego miejsca pokierujecie. Tylko sobie złapię trochę tlenu. Dziękuję serdecznie. Hapniemy sobie to. Woda jeszcze nie. I słuchajcie, jestem tutaj. Tu mamy tak południe. Wschód, północ, zachód. Mniej więcej widzicie, stojąc tutaj, gdzie powinien się udać, poszukując złotej skrzyni. No bo tutaj ewidentnie, no musi coś być. No nie wierzę, że tutaj by było bez skarbu dodatkowego. Bo że już go tutaj zatopiłem. Ale no nie widzę tutaj nic. Ale jestem zawiedziony, że naprawdę tam nie znalazłem złotej skrzyni. O, tak pięknie się prezentowała, tak pięknie czekała na mnie. Ale nie, jednak nie. Zaglądam tutaj pod wszelkie zakamarki, bo to się lubi. O, tu niebieska skrzynia za to. No, może być iryt, okej. Okay. Zarazo, w porządku. O, to chyba pozostaje nam wrócić do domu. Zabiorę te najcenniejsze rzeczy, tutaj zrobię kilka kursów. Oczywiście. Żeby to wszystko pozbierać. Ale że złota tutaj nie znalazłem. Jestem zawiedziony. Jestem w domu, witam serdecznie. Laboratorium gotowe? Jak najbardziej tak, słuchajcie. No to co, rzućmy oczywiście sobie nasze uprawy tutaj, znaczy nasiona. Nasiona sobie porzucamy tutaj. Za chwilę z nich będziemy korzystać. Dużo tutaj tuska mamy. Dużo nulna, więc na pewno z tego będziemy korzystać. Zostawię sobie ze dwie, żeby tak rozsiewać, jeszcze tam ogarnąć. Tutaj mamy nawozy i tym pozostałe rzeczy już pozgarniałem. Tam głównie pozostały takie rzeczy jak troszkę irydu i no podstawowe surowce. Natomiast jak tam statystyka? No ładnie, ładnie się prezentuje. Odblokujmy sobie natomiast dwa kolejne chipy. Barierka. Serio? Barierka? To ja po taką wyprawę i jeszcze barierką mi tutaj rzucacie w twarz? Schemat mikro przypinania schematów P2. Co co? Teraz będę mógł dwa, nie jeden przypinać? Jestem zawiedziony. Ale słuchajcie, ja jestem generator glonów miałem, a nie, bo to... Co ja w końcu mi się odblokował? Myślałem, że generator glonów się odblokował. Halo? Co mi się odblokowało? Nie generator? Glonów P2? Biokopuła P2! Kopuła drzew! Wo-ho-ho-ho. Ja byłem pewny, że mi się odblokowało generator glonów. Chyba, że generator glonów jest w innym miejscu. Nie wiem, okej, okay. Burza pieskowa jak znowu się zrobiła. A to ja sobie skoczę, bo ja teraz w końcu nie wiem, co mi się odblokowało. Una momento. Zobaczmy, co mi się finalnie odblokowało. Glonów P2. Dobrze, czyli biokopuła i generator glonów mi się odblokowały. No to jest zupełnie inna rozmowa. Dobra, to zobaczmy, co mi potrzeba na jedno i na drugie. Generator glonów, tutaj jesteśmy. Bryłka bioplastiku. A tu biokopuła, próbka bakterii i dwa razy nawóz. No to glony, słuchajcie, bryłka bioplastiku to robimy... Robimy tutaj chyba. Grzyby potrzebujemy, krzem i butelka z wodą. Ile mam grzybów? 4. Okej, okay, no to może będzie coś z tego. 2. Dwie bryłki, bo chyba resztę użyłem. Ja sobie podepnę to. Krzem i woda, no to do garnięcia. Ale wiecie co, no naprawdę barierką nam rzucili w twarz. Ojej, dobra, zabierzmy to. Aluminium mogę sobie rzucić, tak samo jak resztę zabawek. Nadstopy sobie rzucamy, no co ładnie się zbierają te surowce, nie powiem. Okej, okay. A jeszcze ty nowy chip to była... Co to było? Podpinanie. Zeolit. Okej, okay. To przypinanie polecieli całkowicie, słuchajcie. Polecieli twórcy całkowicie z przypinaniem, według mnie kosmiczne. Kosmiczne przypinanie nam zrobili.
Ja czegoś takiego nawet nie mam. No dobra, mamy glony kolejne. To jakoś się tam coś zrobi, ale to jest mało. Zdecydowanie to jest za mało, co potrzebujemy. Zróbmy tą wodę, zabierzmy i ten bioplastik, bo generator glonów P2 by się przydał. Oj, by się przydał, coś czuję. Więc zabierzmy to. Uran też w sumie mógłbym rzucić, żeby to nie trzymało mi miejsca. Iryt to samo. Iryt tu jest, dobra. I zróbmy to, bioplastik, tak? A, jeszcze magnez, 2 nadstopy. 2 nadstopy. Magnes. Wziąłem. Dwie bryłki bioplastiku. Bioplastiku tutaj nie mam. No nie, zużyłem. Wtedy rzutem na taśmę zrobiłem i całkiem nie żałuję z tego. Ale no widzieliście co tam, jak to się zadziało. Jak to pożarło mi surowce. Okej, okay. Jeden jest. Drugi jest. I teraz powinienem to móc postawić. No tak, i teraz ten generator bym postawił może z tej strony. No nie, dobra, przecież mam tutaj laboratorium, tak? To przy nim będę sobie stawiał. Więc tu postawimy generator glonów P2. Nawet mogę gdzieś tutaj postawić. Prawda? A sobie zobaczymy. Okej, ładny ma zasięg. Proszę generować. Tylko wiecie, to jest trochę tak za słaba odległość. O, według mnie to będzie tu idealne miejsce. Fajnie, niech mi produkuje. A wiecie, zaskoczmy sobie do naszej bazy podwodnego świata. Zobaczmy jak to wygląda. Jestem ciekaw. Pewnie wy też. Finalnie, jak to będzie nam wyglądało? Co? Jesteśmy pod wodą. Ale co ciekawe, tlenu nam nie zużywa. No ja tego nie rozumiem, co tu się... Jesteśmy pod wodą, tlenu nam nie zużywa. Czy możemy sobie popatrzeć, jak to życie pod wodą wygląda? Naszej bazie. Ten on mnie zużywa. Ale finalnie jesteśmy pod wodą. Jakim cudem? Niech mi ktoś wytłumaczy, jakim cudem to ma tak prawo działać. Mieliśmy dom, szczelnie powietrze, wszystko elegancko. A jak wchodzimy pod wodę, to nam przecieka. Jaka tu logika? Próbka bakterii to jest nadal niedostępne. Nawóz miałem. Czy ja zużyłem nawóz tu? Tu zużyłem nawóz. Butelka z wodą na stop. To ja sobie teraz to podepnę, bo jeszcze chcę mimo wszystko jedno spróbować zrobić. Żeby mi ogarnęło dwa, czyli stąd jeszcze wodę zgarnę. Dobrze, mam w sumie dwa skraplacze. Jak widzicie, mocno woda schodzi. Jeszcze tak. Nad stop. Magnes. Magnes i jeszcze nawóz. A co potrzeba do nawozu? Szkoda, że... A nie, wiecie co? Gdzie jest dostęp do receptor? Nie, nie ma tutaj nigdzie. Nie mam żadnego przyłączenia. No nie, muszę lecieć tam. Kurczę, dużo biegania. Ale zrobię nawóz. Jak nawóz będę miał, to będę szczęśliwy. Nawóz. Glony. A miałem glony. Trzy razy glony. Gdzieś te glony rzuciłem. Potrzebuję jeszcze bakłażeń siarka, ale chyba wyszła siarka. Chyba mi wyszła siarka. Takie mam wrażenie, że siarka się zużyła, więc jeżeli siarki nie mam, to bierzemy się... zużyłem siarkę, słuchajcie. Całą siarkę poszła. Nic w żadnych szafkach mi nie zostało i tutaj mamy to. Okej. Okay. No to już wiemy, co robimy w kolejnym odcinku. Słuchajcie, lecimy z całą pewnością po pozyskiwanie siarki. I co tam jeszcze przyda się, bo no potrzeba tego tam będzie. Dobra, to ja sobie tu rzucam. Może będę pamiętał, albo nie będę wcale pamiętał o tym, że mam iść właśnie tworzyć tutaj kolejne rzeczy. Musicie mi przypominać, bo może być tak, że ja w ogóle tego nie będę pamiętał, że miałem coś tam robić. W każdym razie, terraformacja 72%, jeziorka już mamy, mamy fajne zabawki, mamy, słuchajcie, barierkę przecież, super barierkę. No i biokopuła, to jest interesująca rzecz. Biokopuła daje nam 1450 tlenu, ale do tego dwie próbki bakterii i o wiele, wiele więcej zabawek. Więc no, finalnie mamy pięknie, nasza baza się rozwija.
jestem osobiście bardzo z tego zadowolony. A jeżeli wam się podobała ta dzisiejsza terraformacja, ta eksploracja i ta barierka, to oczywiście pamiętajcie o łapkowaniu, polecaniu, komentowaniu. Pozdrawiam was, Staniu. Na razie, hej!